Więc mieliśmy prezentację tego, czego dzieci uczyły się w ostatnich miesiącach. I akurat tak się składa, że ja dzisiaj też mam taki fragment, który poruszałem ostatnio na najstarszej grupie. To tak złożyło się akurat w ten sposób, bo w podręczniku, przez który przechodzimy, akurat ten fragment, ta historia była na ostatnim naszym spotkaniu. Bo mieliśmy lekcję o przywracaniu Bożego obrazu w człowieku, bo Boży obraz w człowieku został zniekształcony przez grzech. I Biblia mówi o tym, w jaki sposób Bóg przywraca ten obraz, w jaki sposób Pan Jezus przyszedł po to, żeby ten obraz przywrócić. I dzisiaj będzie o przykład konkretnego człowieka, który w bardzo mocny sposób widzimy po nim, że obraz Boży w jego życiu był zniekształcony. I Pan Jezus przybył do niego, żeby stał się takim nowym stworzeniem, żeby ten obraz zniekształcony stał się obrazem, który ukazuje Boga w jego życiu. Przeczytamy dłuższy fragment z Ewangelii Łukasza z 8 rozdziału od 26 do 39 wersetu. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 26 do 39 wersetu. Tak dopłynęli do kraju Gerezeńczyków, położonego naprzeciw Galilei. Ledwie wyszedł na ląd, spotkał go pewien człowiek z miasta. Był opętany przez demona. Od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. Gdy zobaczył Jezusa, wrzasnął, upadł przed nim i donośnie zawołał: czego ode mnie chcesz, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam cię, nie dręcz mnie. Bo Jezus wcześniej rozkazał duchowi nieczystemu, aby wyszedł z tego człowieka. Demon bowiem wiele razy brał go we władanie, a człowiek ten, choć go trzymano pod strażą w łańcuchach i pętach, zrywał wszystko i gnany przez demona uciekał na pustynię. Jezus zapytał go: jak ci na imię? Legion, odpowiedział, bo było w nim wiele demonów. Nie przestawało też błagać go, aby nie odsyłał ich do otchłani. A pasła się tam na górze spora trzoda świń. Demony poprosiły zatem, aby pozwolił im w nie wejść i pozwolił im. Gdy więc wyszły z człowieka i weszły w świnie, trzoda ruszyła w dół urwiska, wprost do jeziora i utonęła. Pasterze na widok tego, co się wydarzyło, uciekli i donieśli o tym w mieście oraz po zagrodach. Ludzie wyszli więc zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa i przekonali się, że człowiek, z którego wyszły demony, siedził jego stóp, ubranej przy zdrowych zmysłach, przestraszyli się. Świadkowie zajścia natomiast opowiedzieli im, jak doszło do uwolnienia opętanego. Wtedy cały tłum, złożony z mieszkających w tej okolicy Gerazyńczyków, zwrócił się do Jezusa z prośbą, aby od nich odszedł. Ogarniał ich bowiem wielki strach. Jezus wsiadł zatem do łodzi i polecił ruszać z powrotem. Człowiek zaś, z którego wyszły demony, prosił go, aby pozwolił mu przy nim zostać. Jezus jednak odesłał go. Wracaj do swojego domu, powiedział, i mów dokładnie o wszystkim, co Bóg dla ciebie uczynił. Odszedł więc i po całym mieście rozgłaszał, jak wiele zrobił dla niego Jezus. Więc Jezus z uczniami przypłynęli na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego i już na tym jeziorze, to tydzień temu mieliśmy okazję o tym czytać i słuchać, pokazał swoją władzę nad siłą natury. Była sytuacja, w której na jeziorze wystąpiła burza i Jezus swoim słowem ją uciszył. I teraz dotarli na ziemię, gdzie mieszkali głównie poganie, chociaż tak historycznie to była ziemia, która należała do połowy plemienia Manasesa. Więc to była ziemia, którą Pan Bóg dał Izraelitom. Obecnie w tamtym czasie mieszkali poganie, głównie poganie, ale to była ziemia, która historycznie należała się Izraelitom. I wchodziła ona w skład czegoś takiego, co nazywa się dziesięciogrodem, inaczej dekapolem, dekapolisem. Czasem pojawia się właśnie w Nowym Testamencie taka nazwa. To jest nazwa związku dziesięciu miast, które leżały na południe i na wschód od Jeziora Galilejskiego. To były takie miasta, które leżały na południe i na wschód od Jeziora Galilejskiego. Jedno tylko z tych miast leżało po zachodniej stronie rzeki Jordan. Bo jak spojrzymy sobie na mapę Izraela, to jest tam Jezioro Galilejskie, potem jest Jordan w dół i dalej jest Morze Martwe, więc po wschodniej stronie był ten teren. I to nie była jedyna wizyta Jezusa na tych ziemiach pogan, chociaż właśnie jeżeli widzimy Jezusa na ziemiach pogan, to były to ziemie, które wcześniej dane były Izraelitom. I myślę, że ma to znaczenie, że Jezus właśnie dociera do tych ziem, na których prawowicie należały do Izraelitów, bo na przykład Jezus był też w okolicach Tyru i Sydonu. To też były miasta, które Pan Bóg dał Izraelitom, ale w czasach Jezusa, kiedy był na ziemi, te miasta czy te okolice należały do pogan. I tam widzimy, że Jezus uzdrowił córkę kananejską, więc też wydarzył się pewien cud. I w innym jeszcze miejscu, w dziesięciogrodzie, czyli na tym obszernym terenie, Jezus uzdrowił głuchoniemego. Więc kiedy Jezus bywał na tych terenach, często działy się cuda. A dzisiaj mamy taki najbardziej rozbudowany opis wypędzenia demona w Nowym Testamencie.
I podobnie jak przy ucieszeniu burzy, nie tylko samo uwolnienie, nie tylko samo to wypędzenie demona jest istotne. Bo tak jak przy ucieszeniu burzy istotna była ta akcja uczniów, których ogarnął strach, tak tutaj podobnie istotna jest ta akcja mieszkańców na to, co Jezus uczynił, bo ich też ogarnął wielki strach. I czytamy na początku, w 26 wersecie, że dopłynęli do kraju Gerazeńczyków. To jest nazwa, która sprawia trudność nie tylko dlatego, że jest taka długa, ale sprawia trudność dlatego, że w różnych manuskryptach pojawiają się trzy różne nazwy. I też w innych tłumaczeniach możecie mieć na przykład ziemię Gadarańczyków albo Gergazeńczyków. I to może po prostu wynikać z tego, że kopiści, którzy przepisywali te teksty, no pomylili się, ale może to też wynikać z tego, że w tych okolicach były trzy miejsca, do których pasują te nazwy. Bo miasto Geraza i Gadara były takie miasta właśnie w Dziesięciogrodzie. Nie wiemy dokładniej, czym byłoby te trzecie miejsce, czyli Gergaza, ale niektórzy uważają, że jest to miasteczko Kursi, które znajdowało się na brzegu Jeziora Galilejskiego i obok którego znajdowały się strome klify. A to jest istotne w tej historii, bo tam później widzimy świnie, które skakały w urwisko. Więc mogły to być te trzy miejsca, nie jest to do końca jasne. Nie jest to też jasne, czy ta nazwa musiała odnosić się do miejsca, w którym działo się to wydarzenie. Bo ta nazwa mogła się odnosić do szerszego terenu, które po prostu na którym to terenie znajdowało się to miejsce, w którym działa się ta historia. Więc to trochę słowem wyjaśnienia, dlaczego pojawiają się różne nazwy w różnych tłumaczeniach, ale nie ma to znaczenia dla całej tej historii. I kiedy Jezus wyszedł na ląd, to widzimy, że spotkał pewnego człowieka. I ta historia jest też w dwóch innych Ewangeliach, u Mateusza i u Ewangelisty Marka. Mateusz akurat w tym miejscu wspomina o dwóch mężczyznach, wspomina o dwóch opętanych. U Marka i u Łukasza mamy tylko jednego, co może wydawać się dziwne, ale jednocześnie nie jest to sprzeczne. Po prostu Marek i Łukasz skupili się na tym jednym mężczyźnie z jakiegoś powodu nam nieznanego. Może był bardziej znaczący, może ludzie bardziej go znali, był bardziej przerażający. No coś musiało takiego być, co sprawiło, że tylko o nim akurat Marek i Łukasz pisali. I Mateusz dodał też, że opętani zabiegli Jezusowi drogę. Ich zwyczajem było przeszkadzanie ludziom, którzy chcieli przejść przez tą drogę. No ale skoro Łukasz skupił się na jednym mężczyźnie, to ja też będę dzisiaj mówił tylko o jednym, więc nie będę tutaj za każdym razem powtarzał, że było ich dwóch, a pisze Łukasz o jednym, tylko skupimy się na jednym mężczyźnie. Jego opis widzimy w 27 i 29 wersecie, gdzie widzimy, że był to człowiek opętany przez demony. I tutaj warto chwilkę poświęcić na to, kim w ogóle są demony, bo może nie jest to takie oczywiste. Biblia też nie podaje tego wprost. To znaczy mówi o demonach, ale nie tłumaczy, skąd one się wzięły. I są takie dwie główne teorie. Jedną teorią jest to, że demony to są po prostu upadłe anioły, a druga teoria jest bardziej rozbudowana, bo mówi o tym, że upadłe anioły to byli synowie Boży, czy są synowie Boży, którym spodobały się trudki ludzkie. To jest to, o czym czytamy przed potopem. Jest taki opis, w którym Księga Rodzaju mówi o synach Bożych, którym spodobały się trudki ludzkie i z których związku urodzili się giganci olbrzymi, czyli Nefilim. No i w tej teorii demony to są ci Nefilim, którzy nie byli już cieleśni, nie byli już w ciele, ale byli duchem tylko i wyłącznie. Wiem, że to może brzmieć egzotycznie, to nie jest teoria, która jest bardzo powszechnie znana, ale jest to sposób myślenia Żydów w tamtym czasie. Bo Żydzi, kiedy myśleli o demonach, z tego co wiemy ze źródeł historycznych, właśnie rozumieli ich jako tych Nefilim, którzy zginęli w potopie, ale których duchy przetrwały i których duchy były obecne wciąż na ziemi. Bo chociażby o tym mówi pierwsza księga Henocha. Trochę wiem, że wykraczam poza Biblię, ale jeżeli znamy list Judy, to wiemy o tym, że Juda cytował pierwszą księgę Henocha. Więc powołał się na te źródła. Także jest to coś, co może nam pomóc zrozumieć, w jaki sposób myśleli Żydzi. I Żydzi właśnie myśleli o demonach jako o tych duchach, które powstały ze związku upadłych aniołów z ludzkimi córkami. Bo teoria o tym, że demony to są upadłe anioły, pojawiła się troszkę później, pojawiła się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Natomiast zgoda jest w tym, że demony pochodzą z upadku aniołów. To jest coś, czym możemy się zgodzić, wszyscy myślę, że demony pochodzą z upadku aniołów i albo są upadłymi aniołami, albo są potomstwem upadłych aniołów, które brały się ze związku z ludzkimi
córkami. I podczas swojej służby Jezus zetknął się z dużą liczbą opętanych, to widzimy w Ewangeliach. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na pozostałą część Nowego Testamentu, to takich historii nie ma zbyt wiele. Mamy dwie historie opętania w Dziejach Apostolskich, a potem w listach już nie widzimy takich historii, co nie oznacza, że demony nie są aktywne, nie chcę tego powiedzieć, natomiast w szczególny sposób były widoczne i aktywne właśnie podczas ziemskiej służby Jezusa. I w tym przypadku widzimy, że opętany sam stanął na drodze Jezusa. No i to musiał być przerażający widok, to tak wynika z tego opisu. Naprawdę biedni ci uczniowie. Uczniowie nie mieli łatwego życia z Panem Jezusem, tak żartobliwie mówiąc, no bo ledwo co wyszli z tej szalonej burzy, ledwo co udało mi się uniknąć śmierci na jeziorze, byli przerażeni tym, że mogą utonąć, a potem przerazili się tym, do czego zdolny jest Jezus, więc mieliby nadzieję, że jak dotrą na brzeg, to będzie już spokojnie. Nie, nie było spokojnie, bo był opętany mężczyzna, o którym czytamy, że od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał też w domu, tylko w grobowcach. Grobowce w tamtym czasie były wykuwane na skalistych wzgórzach. To były miejsca pochówku, jak sama nazwa mówi, grobowce. Więc no nie jest to miejsce, w którym chciałby się spędzić swój czas. Nikt normalny nie chciałby spędzać czasu w grobowcu, no bo kto chciałby przybywać ze zwłokami, które się rozkładają. No, nie jest to zbyt przyjemne towarzystwo. Ale opętanie sprawia, że ludzie zaczynają się interesować takimi nieczystymi tematami. Jakby myślę, że to jest coś, co możemy wziąć z tego opisu, że opętanie sprawia, że człowiek interesuje się tym, co jest nieczyste. I tutaj widzimy dwie takie rzeczy. Widzimy nagość i widzimy śmierć, czy taką fascynację śmiercią. I demony wydają się mieć stałe zainteresowania. Myślę, że jak spojrzymy sobie dzisiaj na to, co widzimy w rozrywce, w świecie kultury szeroko pojętej, to też często to są takie tematy jak obnażanie się, nagość, fascynacja śmiercią. Widzimy to w filmach, widzimy to w muzyce, widzimy kapele, które mają trupie czaszki, które właśnie w jakiś sposób podkreślają związki czy fascynację tym światem ludzi, którzy już nie żyją. I myślę, że naiwnością było myślenie, że taka rozrywka, która dociera do tłumów, nie jest pod wpływem takich demonicznych sił. Co nie znaczy, że zawsze tak jest, ale no, z pewnością możemy przypuścić, chociaż co najmniej przypuścić, że demony mają wpływ na rozrywkę, która dociera do tłumów. I widzimy tutaj jeszcze w 29 wersecie o innym wpływie demonicznym, bo widzimy tutaj na ludzką siłę. Widzimy tutaj, że demon brał go we władanie, że nim szarpał, że ludzie wiązali go łańcuchami, ale on się zrywał. Więc taka nadludzka siła pokazuje, że to nie mógł być tylko jakiś szaleniec, to nie mógł być tylko jakiś człowiek, który był na coś chory. Tak czasem próbuje się wyjaśnić takie historie o opętaniu, że to była jakaś choroba. Ja nie znam takiej choroby, która pozwala człowiekowi, żeby uwolnić się z łańcuchów. Myślę, że takiej nie ma. Myślę, że też takiej nie znacie. Więc to był człowiek, którym były nadludzkie moce. Tego po prostu nie da się inaczej wytłumaczyć. I w Ewangelii Marka czytamy jeszcze, że ten człowiek tłukł się kamieniami. Tutaj też możemy się tylko domyślać, po co mu to było. Być może w taki sposób chciał się uwolnić od opętania, żeby jakoś te demony z niego wyszły. Pewnie był człowiekiem, który zmagał się z tym, że właśnie taka siła nim szarpie. Ale na jego drodze pojawił się Jezus. I tutaj chronologia tych wydarzeń wydaje się trochę chaotyczna, bo Jezus najpierw nakazał duchowi nieczystemu, żeby z niego wyszedł, czyli to, co jest na początku 29 wersetu, a potem mężczyzna padł przed nim i głośno zawołał to, co było w 28 wersecie, więc trochę tutaj Łukasz zamienił kolejność, ale najpierw jest to, co w 29 wersecie, czyli to, że Jezus nakazał mu wyjść, a potem to, co w 28 wersecie, czyli to zawołanie tego człowieka czy demonów do Jezusa. I zawołał do niego w 28 wersecie: czego ode mnie chcesz, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie. Tak dosłownie demon zawołał: co mnie i Tobie, tak jest dosłownie w języku greckim, co można rozumieć jako: co mamy wspólnego, czego ode mnie chcesz? I w Ewangelii Mateusza tak druga część tego zdania jest pytaniem, dlaczego, czy właściwie, czy przyszedłeś nas dręczyć przed czasem? Czyli demony wiedzą o tym, że Jezus ma takie zadanie, żeby ich dręczyć, żeby coś z nimi zrobić, ale nie miały świadomości, że już teraz coś właśnie takiego z nimi może się stać.
po części miał rację, w tym sensie, że Stary Testament nie mówił o tym, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to będzie wyganiał demony. Tego wprost nie przeczytamy w Starym Testamencie. Czytamy w Starym Testamencie o tym, że Mesjasz miał przyjść, żeby uzdrawiać, żeby głosić dobrą nowinę, ale wprost nie czytamy o takim zadaniu Jezusa i myślę, że no, z tego powodu mogły nie spodziewać się tego, że teraz przyjdzie Mesjasz i będzie coś z nimi robił tak jakby przed czasem, przed tym, czego się spodziewają, przed tym sądem ostatecznym. I widzimy tutaj, że demony nazwały Jezusa Synem Boga Najwyższego. To jest tytuł, który ma szczególne znaczenie w takim odróżnieniu Boga Jahwe, Boga Izraelitów, od fałszywych bogów. Bo widzimy i w Starym Testamencie, że byli fałszywi bogowie, byli bogowie innych narodów. Natomiast kiedy zajmiemy się takim tematem tego, kim były demony, czym były demony, to możemy jakby przypuścić, że demony podszywały się pod tych fałszywych bogów. Czyli to siły demoniczne władały tymi bogami innych narodów. I warto zauważyć, że w Ewangelii Łukasza często jest takie pytanie, kim jest Jezus? Kiedy widzimy, co Jezus robi, to takie pytanie, kim jest Jezus, zadają na przykład faryzeusze, zadają uczeni w piśmie, zadają też uczniowie Jezusa, bo nie wiedzieli, kim dokładnie był, ale widzieli Jego nadludzką moc. Widzieli, że miał władzę do tego, żeby wyganiać choroby, żeby odpuszczać grzechy, przynajmniej tak o sobie mówił. Więc było to pytanie, które sobie ludzie zadawali, ale demony nie zadają takiego pytania. Demony dobrze wiedzą, kim jest Jezus. One nie muszą pytać, kim On jest. One dobrze to wiedzą. Jezus też dobrze wiedział, kim był ten demon, ale zapytał go o imię. I w tym miejscu dowiadujemy się, że to nie był tylko jeden demon, bo imię tego demona czy tych demonów to był Legion, a Legion to była nazwa takiego oddziału, w którym było od 5 do 6 tysięcy żołnierzy. Więc było tych demonów bardzo dużo, niekoniecznie akurat tyle, 6 tysięcy, ale bardzo prawdopodobne, że było ich kilka tysięcy, a to wynika z tego, co widzimy u Marka, gdzie Marek pisał, że te świnie, które potem zobaczymy, że tych świń było około 2 tysięcy. W związku z tym bardzo możliwe, że tych demonów też było co najmniej tyle. Więc skoro tyle demonów czy tyle świń później wskoczyło do jeziora. I może kogoś zastanawia, w jaki sposób tyle demonów mogło zmieścić się w jednym człowieku. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby tyle demonów było w jednym człowieku? I to jest to ciekawe pytanie, które pojawiało się już w średniowieczu. Już może nawet słyszeliście takie pytanie, żartobliwie zadane. Ile diabłów może się zmieścić na główce od szpilki? Taki żart, który ma przedstawić właśnie tamte czasy, jako czasy, w których ludzie zastanawiali się nad tym, co nie ma w ogóle znaczenia dla nas dzisiaj, ale co jest jakimś takim dylematem filozoficznym, teologicznym. I akurat Tomasz z Akwinu zadawał takie pytanie, ile aniołów może zmieścić się właśnie na główce od szpilki. Nie będziemy tego rozważać, ale to było pytanie, które ludzie sobie zadawali i myślę, że zadają. Natomiast skoro to są duchy, skoro to są istoty niecielesne, ale duchowe, no to raczej nie ma problemów z tym, żeby zmieściły się w człowieku. No, nie są to istoty, które są ograniczone przestrzenią, nie są ograniczone fizycznie, są to istoty duchowe. I demony prosiły Jezusa, żeby nie kazał im wejść do otchłani. Otchłań to jest takie miejsce, w którym demony są uwięzione. Poza tym fragmentem, poza tym wersetem pojawia się to słowo, ta otchłań jeszcze w liście do Rzymian i kilkukrotnie w objawieniu Jana. W objawieniu Jana to właśnie z tej otchłani wychodzi zwierzę, które zabija dwóch świadków. Również w otchłani związany jest szatan, więc jest to miejsce uwięzienia i kary dla nieczystych duchów. A w takim hebrajskim myśleniu otchłań to jest taka podziemna głębina, która w jakiś sposób łączy się ze światem wodnym, z wodami mórz. Wiem, że to może brzmieć trochę tak bajkowo, fantazyjnie, ale tak właśnie było. To widzimy w wielu miejscach w Biblii. Więc jest to miejsce więzienia demonów, które Bóg na jakiś czas przynajmniej uwięził, bo widzimy też objawienie Jana, że pozwala im czasem stamtąd wychodzić. I widzimy to właśnie w Apokalipsie, właśnie w tym zwierzęciu, które wychodzi z tych wód. Natomiast widać też w tym, że to Bóg jest tym, który włada demonami.
On tutaj decyduje. To nie jest tak, że to demony mogą same stwierdzić, że wskakujemy w tego człowieka, wskakujemy w to zwierzę. To Jezus musiał pozwolić na to, żeby te demony wskoczyły w świnie. Także demony nie mogą nikogo opętać bez pozwolenia z góry. Taki jest wniosek z tej historii. A obecność hodowli świń w tym miejscu świadczy o tym, że to był teren zdominowany przez pogan, no bo Żydzi nie hodowaliby zwierząt, które były nieczyste. I była to ogromna hodowla. 2000 świń, tak jak powiedziałem, z Ewangelii Marka wiemy o tym. Tak dla porównania, jeżeli chodzi o, nie wiem, czy ktoś się orientuje, ja tylko musiałem sobie sprawdzić w internecie, w Polsce tylko 6% hodowli świń ma więcej niż 1000 świń. Więc bardzo duża liczba tutaj jest. Większość, zdecydowana większość hodowli to jest poniżej 100 świń. Więc ogromna hodowla. Jakby to przeliczyć na złotówki, jakby to przedstawić tak kwotowo, to za tyle świń trzeba było zapłacić kilka milionów złotych. Kilka milionów złotych utopiło się w jeziorze. Oczywiście to zależy od wagi tych świń, ale dlatego mówię kilka milionów, a nie podaję konkretnej liczby. I tutaj może przychodzić nam do głowy dużo pytań, różnych pytań. Czemu akurat świnie? Dlaczego Jezus pozwolił demonom wejść w te zwierzęta? Co były winne te bezbronne świnki? I czemu rzuciły się od razu do jeziora? Duże pytanie i nie mówię, że mam na to wszystkie odpowiedzi, ale możemy się chwilkę nad tym zastanowić, zatrzymać, bo wiemy, że świnie były jednym z nieczystych zwierząt. To wiemy, to jest pewne. Jeżeli właściciel był Żydem, bo też tak mogło być, to mogła to być jakaś kara też na nim. W jakiś sposób mogło to go dotknąć, dlatego że robił coś, czego prawo Boże mu zabraniało. Nie wiemy tego, to jest tylko domysł. A jeżeli był poganinem, to w jakiś sposób on też znieważał prawo tej ziemi. Bo przypominam, to była ziemia, która prawowicie należała się Izraelitom. Na pewno widzimy tutaj, że życie zwierząt jest zdecydowanie mniej ważne od życia ludzkiego. To jest coś, co na pewno wynika właśnie z tego zdarzenia. Skoro tyle świń zostało poświęconych po to, żeby tylko na krótko, chociaż na krótko, stało się gospodarzami tych demonów. Bo tak naprawdę ta zmiana właściciela czy też gospodarza mieszkania z ludzkiego na takie wieprzowe, no wcale nie ocaliła tych świń. To nie było coś, co je uratowało, nie tyle świń, co demonów, bo świn nie ocaliła na pewno, ale myślę, że nie ocaliła też tych demonów. Jeden z komentatorów biblijnych zauważył, że poganie składali świnie w ofierze fałszywym bogom i to też może być istotne. To znaczy, że w tym przypadku świnie poniosły ofiarę, żeby wyeliminować to zło. Gdyby nie ta śmierć, to być może byłoby tak, żeby te świnie zostały poświęcone na ołtarzu demonów, a w tym przypadku jakby świnie zostały poświęcone, a ofiarą padły demony. Myślę, że tak to możemy rozumieć, dlatego że zatopienie tych świń mogło pokazać, że te demony były ukarane. Że to nie była dla nich ucieczka, to nie było tak, że upiekło im się i mogły po tym, jak świnie utonęły, pójść gdzieś dalej. A to dlatego, że, czy właściwie szczególnie dlatego, że trafiły do jeziora. I tutaj wracam do tego, czym jest otchłań i z czym się kojarzy, z czym się wiąże, z takim światem morskim, światem nie tylko mórz, ale też dużych jezior. I to może mieć znaczenie dlatego, że też w innym miejscu Ewangelii Łukasza czytamy o tym, że demony, kiedy opuszczają człowieka, szukają miejsc bezwodnych. One obawiają się wody z jakiegoś powodu. Myślę, że to ma związek z tym, jak Żydzi rozumieli to, czym jest otchłań, że jest, czy jak jest przedstawiana otchłań, że to jest ten świat morskich głębin, a w związku z tym, skoro demony, kiedy wskoczyły do świń, rzuciły się do jeziora, to mogło to pokazać, że demony zostały w ten sposób ukarane i trafiły właśnie do tej otchłani. Inny przykład, który też nam może to pokazać, to jest potop, który był nie tylko karą na ludziach, ale był też karą na tych zbuntowanych aniołach i ich potomstwie. To też widzimy przed potopem, że upadły anioły, które związały się z cudkami ludzkimi i urodziły się z tego związku nefilim, olbrzymi, że świat został zalany właśnie z tego, między innymi z tego powodu. Nie tylko z powodu tego, że człowiek był zepsuty, ale również dlatego, że zbuntowali się aniołowie. Więc nie wydaje mi się, żeby te świnie były jakimś ratunkiem dla tych demonów, żeby to była ucieczka przed otchłanią.
Nie sądzę, żeby pan Jezus w ten sposób je oszczędził. Oczywiście one miały na to nadzieję, no ale jaki to jest ratunek, skoro po chwili nie miały już tego nowego swojego gospodarza. Myślę, że to nie było tak, że celowo skoczyły do jeziora te demony, tylko że to była właśnie kara na tych demonach, Pan Jezus pokazał, że te demony są właśnie w ten sposób, czy trafiają do otchłani. Jeszcze inny przykład ze Starego Testamentu, który też może nam pokazać, że takie myślenie przez wypędzenie zła w zwierzęciu było praktykowane. To Dzień Pojednania, Żydowski Dzień Pojednania, kiedy Żydzi zrzucali na kozła swoje grzechy i ten kozioł był wypędzany na pustynię do Azazela. Tutaj mamy świnie, które przyjmują na siebie demony, przyjmują to zło i są wypędzone do otchłani, czy do tego jeziora, które może przedstawiać otchłań. Także bardzo tutaj istotne, myślę, są te wszystkie rzeczy, które dla Żydów były może bardziej znane niż dla nas, a które pozwalają nam zrozumieć te niuanse, te rzeczy, które nie są tutaj wprost wyjaśnione, a których możemy się domyślać właśnie znając taki sposób patrzenia biblijnego i też no, tego żydowskiego na świat, to w szczególności na świat duchowy. I spójrzmy teraz na reakcję mieszkańców. Pierwszą grupą byli pasterze, no, biedni pasterze. Nie ma się co dziwić, że nie byli szczęśliwi. Potem, co się stało, uciekli i opowiedzieli w mieście i po zagrodach to, co się wydarzyło. No i to musiało wzbudzić zainteresowanie, no i ludzie przyszli tam na to miejsce zobaczyć, co się wydarzyło. I widzimy to w 35 wersecie. Ludzie wyszli więc zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa i przekonali się, że człowiek, z którego wyszły demony, siedził u jego stóp ubrany i przy zdrowych zmysłach, przestraszyli się. Więc ogromny kontrast z tym, co widzieliśmy wcześniej, z tym, jak wyglądał i zachowywał się wcześniej ten człowiek, bo nie miał już demonów, siedział w ubraniu u stóp Jezusa i ten zwrot siedział u stóp jest bardzo istotny, bo to jest zwrot, który sugeruje relację uczniowską. Znamy to z relacji Pawła, apostoła Pawła i Gamaliela, który uczył się u stóp Gamaliela, więc zwrot siedział u stóp Jezusa. Myślę, że oznacza to, że był uczniem Jezusa, że stał się jego uczniem, że siedział i słuchał tego, co mówił Pan Jezus. I czytamy jeszcze, że był przy zdrowych zmysłach. No i można byłoby mieć nadzieję, że ludzie się ucieszą. Ucieszą się z tego, że w końcu ten człowiek nie będzie ich straszył, że w końcu nie będą się musieli bać o swoje dzieci, nie będą musieli go wiązać łańcuchami. Ale zamiast radości pojawił się strach. I wydaje się z tego, że nawet bardziej bali się takiego widoku tego człowieka, który siedział u stóp Jezusa, niż wtedy, kiedy był opętany. Bo do tamtego widoku już pewnie przywyknęli, tak? Oni już mieli to na co dzień. A teraz widzą tego szaleńca, który spokojnie siedzi u stóp Jezusa. I usłyszeli też, jak widzimy, że Jezus wyrzucił z tego człowieka tyle demonów, że demony wskoczyły w świnie, które utonęły w jeziorze. Więc w takiej sytuacji pojawia się w głowie jedno pytanie. Kim jest ten człowiek? Kim jest Jezus? Skoro uspokoił człowieka, który miał taką nadludzką siłę. Więc to dla nich było zetknięcie z takim przejawem Bożej mocy, z przejawem Bożej wielkości. Podobnie jak wcześniej u uczniów na jeziorze, to spotkanie z Bożą mocą, wielkością wprawiło ich w przerażenie. I temu trudno się dziwić. To nie jest tak, że możemy spojrzeć, czemu oni się przerazili. To jest zrozumiała reakcja, natomiast taka reakcja powinna prowadzić do zachwytu, bo w tej sytuacji ta Boża wielkość, Boża moc została użyta, żeby uzdrowić, uwolnić tego człowieka z opętania. To nie była moc, która skrzywdziła kogoś, to była moc, która uwolniła człowieka od demonów. A oni proszą Jezusa, żeby od nich odszedł. Niektórzy sugerują, że prosili go, żeby odszedł, dlatego że stracili swój majątek, że stracili swoje finanse. Pewnie sporo osób pracowało przy tych świniach, tak? Mieliby powody do tego, żeby mieć jakąś niechęć, odczuwać jakąś niechęć do Jezusa, ale bardziej prawdopodobne przez te słowa, które tutaj widzimy, przez to podkreślenie tego lęku, tego strachu, że obawiali się obecności kogoś, kto dysponuje taką wielką mocą. I skoro zrobił coś takiego, zaraz potem jak tam przypłynął, no to mogli się spodziewać, że jeszcze nie jedno może zmienić w ich życiu. A ludzie nie lubią zmian.
Przynajmniej nie lubią takich zmian, które ktoś inny mi narzuca, bo lubią zmiany, które sami wprowadzają, które są zgodne z ich planami, ale przyjęcie Jezusa wiąże się z odrzucaniem swoich planów. I pewnie część mieszkańców właśnie utrzymywała się z tej hodowli. Teraz musieli szukać nowego zajęcia albo nowych świń, chociaż nie o świnie tutaj chodzi. Świnie miały tylko coś pokazać, miały pokazać właśnie tą karę na tych demonach. I myślę też, że mają pokazać w taki symboliczny sposób też nieczystość, która została w ten sposób wyrzucona. W Nowym Przymierzu nie ma już takiego podziału. Nie ma już podziału na nieczyste i czyste zwierzęta, więc jeżeli ktoś lubi schabowe, smacznego, nie ma problemu, można je zjadać. Ale Słowo Boże oddziela czyste i nieczyste zachowania. Mówi o czystych i nieczystych postawach, które z jednej strony podobają się, a z drugiej nie podobają się Bogu. I chociażby w Efezjan 5 rozdziale, list do Efezjan 5 rozdział, od 3 do 5 wersetu. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymienione wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. I dalej czytamy tam, że z powodu tych zachowań Boży gniew spada na nieposłusznych. I też dlatego nie mamy mieć nic wspólnego, czy nie mamy być ich wspólnikami. Bo kiedyś byliśmy ciemnością, a teraz jesteśmy światłością. Więc mamy postępować jak dzieci światłości. I ten opętany też żył w ogromnej ciemności. Zajmował się tym, co nieczyste. Obnażał się przed ludźmi, a teraz był czysty i mógł żyć dla Boga. Mógł być uczniem Jezusa. Bo jak czytamy w 36 wersecie, został uwolniony i ten czasownik uwolniony to jest to samo słowo, które w innych miejscach oznacza zbawiony. Więc to jest bardzo szerokie słowo, które może oznaczać uwolnienie, może oznaczać uzdrowienie i może też oznaczać zbawienie. Więc to też pokazuje, myślę, że nie tylko został uwolniony od demonów, ale również został zbawiony. Że na krzyżu Jezus uwolnił moce ciemności, które go wiązały i zapłacił za jego grzechy. To jest to, co widzimy w liście do Kolosan w 2 rozdziale 14 i 15 wersecie. Tam, gdzie widzimy taki triumf, który jest osiągnięty przez ukrzyżowanie Jezusa, jest to triumf nad mocami ciemności. List do Kolosan, 2 rozdział, 14-15 werset. Wymazał obciążający nas list dłużny, to mowa o Jezusie, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił na ziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Więc Paweł przypomniał Kolosanom, czego dokonał w ich życiu Jezus. Bo każdy człowiek ma ogromny dług grzechów u Boga i nikt z nas nie jest w stanie go sam spłacić. Takim jedynym sposobem na spłatę tego długu jest zaufanie, że Jezus usunął go, kiedy został przebity do krzyża. Więc musisz uznać, że nadbiłeś sobie długów u Boga. Że to są długi, których nie jesteś w stanie spłacić. I to nie są tylko rzeczy, które ludzie uznają za taki ciężki kaliber. Które ludzie uznają, że tak, to jest już coś złego. Tak jak czytałem przed chwilką, nawet chciwość. Nawet chciwość jest bałwochwalstwem. Nawet błazeńska mowa, nieprzyzwoite żarty. Rzeczy, które może dla ludzi w świecie nie byłyby uznane za coś złego. Jezus wziął na siebie legiony naszych nieprzyzwoitości. Każdy z nas ma na sumieniu legiony takich grzechów. A Jezus złożył się je w ofierze. Dał się zabić, żeby wyeliminować to zło. Żebyśmy my mogli usiąść u stóp Jezusa i być Jego uczniami. I swoją ofiarą na krzyżu Jezus rozbroił też nadziemskie władze i zwierzchności. Ich klęska została przypieczętowana na krzyżu. One myślały, że w ten sposób pozbędą się problemu, a same się rozbroiły. Podobnie mieszkańcy tej krainy, oni myśleli, że pozbywają się problemu, pozbywają się tego, czego się obawiali. Nie wiedzieli, że poniosą za to odpowiedzialność. Wyprosili Jezusa ze swojego kraju. A każdy poniesie odpowiedzialność za swoją reakcję na Ewangelię. Prawdziwa wolność jest możliwa, ale jest też kosztowna. Ona wymaga rezygnacji ze starego życia. Ci Gerazańczycy widzieli uwolnienie, ale zareagowali strachem i bali się być może kolejnych strat, bali się może zrezygnować ze swojego życia,
Oni nie chcieli, żeby ktoś inny mówił im, jak mają żyć. I na koniec spójrzmy jeszcze na reakcję uwolnionego w 38 i 39 wersecie. Człowiek zaś, z którego wyszły demony, prosił go, aby pozwolił mu przy nim pozostać. Jezus jednak odesłał go. Wracaj do swojego domu, powiedział. I mów dokładnie o wszystkim, co Bóg dla ciebie uczynił. Odszedł więc i po całym mieście rozgłaszał, jak wiele zrobił dla niego Jezus. Nic dziwnego, że chciał zostać Jezusem. Tyle mu zawdzięczał, ale tutaj widzimy, że nie każdy, kto został uczniem Jezusa, musiał z nim podróżować. Było wielu uczniów Jezusa, którzy nie chodzili z nim w takie miejsca, w które Pan Jezus chodził. I może byłoby mu łatwiej. Może byłoby mu łatwiej zacząć nowe życie po drugiej stronie jeziora, tam, gdzie nikt go nie zna, tam, gdzie nikt nie znał jego starego życia. Nie wracać do ludzi, którzy znali go od tamtej strony, którzy widzieli go w sytuacjach, w których nie chciałby być widziany, bo widzieli go nagiego, widzieli, jak się szarpał, jak krzyczał. Czasem nie jest łatwo zacząć nowe życie w miejscu, w którym ludzie znają nas z tego starego życia. Gdy był w Galilei, to niewiele osób zwracałoby na niego uwagę. Byłby jednym z wielu. Tutaj był tym człowiekiem, którego wszyscy znali od tamtej strony. Ale Pan Jezus miał dla niego inny plan i wydał mu wyjątkowe polecenie, bo wiemy o tym, że Pan Jezus często mówił ludziom, żeby nie mówili tego, co im zrobił, ale tutaj mówi coś innego. Mówi, żeby opowiadał wszystkim, co mu uczynił. I myślę, że to wynika z tego, że Jezus dbał o większą dyskrecję wśród Żydów, bo ryzyko było takie, że ludzie będą chcieli go obwołać takim politycznym mesjaszem, że będą chcieli go ustanowić królem zbyt wcześnie i w inny sposób niż ten, który miał zostać królem. No a wśród pogan nie było takiego zagrożenia. Wśród pogan nie byłoby ludzi, którzy chcieliby ustanowić Jezusa królem. I w ostatnim wersecie Jezus polecił temu mężczyźnie mówić wszystko, co uczynił mu Bóg, a on rozgłaszał, jak wiele zrobił dla niego Jezus. Więc jest mowa o tym, żeby mówił o tym, co zrobił mu Bóg, a on mówił o tym, co uczynił mu Jezus. Jest bardzo tutaj ważne to zestawienie, które pokazuje, że to, co robił Jezus, jest tym, co robił Pan Bóg. To nie znaczy, że ten człowiek miał świadomość tego, że Jezus jest Bogiem, jest jedynym Bogiem, prawdziwym Bogiem, ale miał świadomość, że ma boskie pochodzenie, że Bóg go używa, że jest tym, którego posłał Pan Bóg. I posłał go z misją. I to jest ciekawe, bo już podczas ziemskiej służby Jezusa były takie osoby, które docierały do pogan z informacją o Królu Izraela, z informacją o zbawieniu, które jest w Chrystusie. I mówiły o tym, jak wielkie rzeczy uczynił dla niego Jezus. Więc pytanie, czy Jezus uczynił dla ciebie wielkie rzeczy? Bo możesz spojrzeć na tą historię, na tego człowieka i pomyśleć, no tak, on rzeczywiście miał wiele do zmian. Ale ja nigdy nie byłem w takim stanie. Może oczywiście Pan Bóg musi zmienić życie niektórych ludzi, ale lepiej niech nie rusza mojego. Ja wolę żyć po swojemu. Może to jest to, czego się obawiamy. Może obawiamy się tego, że coś stracimy. Że Jezus nie będzie patrzył na to, że coś sobie wypracowaliśmy. Tak jak nie patrzył na to, że kilka milionów złotych, czy tam jaka tam była waluta na tym terenie, trafiło do jeziora. To nie było ważne. Majątek nie był ważny. Ważne było życie tego człowieka. To zostało uratowane. Każdy z nas żył albo wciąż żyje w mocy ciemności. Zostaliśmy stworzeni na Boży obraz, ale ten obraz został zniekształcony przez grzech. I tylko Bóg jest tym, który może go przywrócić. Ale wiele osób, tak tutaj widzimy, woli żyć po staremu, zamiast doświadczyć prawdziwej wolności. I wolą nawet żyć pod wpływem demonów, niż żeby Jezus wszedł do ich życia. A wpływów demonicznych nie brakuje, nawet dzisiaj. I to nie tylko w tych tematach, które widzimy w tekście, w nagości, w fascynacji śmiercią, chociaż to są obszary, w których rzeczywiście moc ciemności bardzo mocno się objawia, ale są też inne. Apostoł Paweł zapowiadał, że w późniejszych czasach niektórzy odstąpią od wiary i zwrócą się do demonicznych nauk. Więc jeżeli odchodzimy od prawdy Bożego Słowa, to jesteśmy narażeni na wpływy sił ciemności. I te wpływy mogą przybierać różne formy. Na przykład demoniczne objawienia. W naszym kraju wiele osób uważa, że ludziom objawia się Matka naszego Pana Jezusa.
Ale jeżeli spojrzymy na treści tych objawień maryjnych, to zobaczymy, że ta postać, która się pokazuje, przekręca Boże Słowo. Że oczekuje tego, że ludzie będą oddawać cześć jej sercu i od tego uzależnia zbawienie ludzi. Ale u protestantów też są takie, czy mogą być widoczne takie wpływy, więc to nie jest tylko tak, że chcę wrzucać kamyczek do tego ogródka. Są kościoła, w których ludzie szarpią się, krzyczą, biją z bólu, a prowadzący mówią, że właśnie są napełniani Duchem Świętym. Kiedy widać jest, jak na ten tekst spojrzymy, że to jest przejaw demonicznego działania. Widzimy też wpływy religii wschodu. Widzimy też ludzi, którzy fascynują się wschodnią filozofią, wschodnią religią i w ten sposób otwierają się na kontakty z nieczystymi duchami poprzez niewinne, wydawałoby się, praktyki. Jogę, wschodnią medytację. Mówię z pozoru niewinne, bo ludzie tak to przedstawiają. To są tylko ćwiczenia. Mi to pomaga się uspokoić. Apostoł Paweł przestrzegał Efezjan, żeby nie dawać przystępu diabłu. I pisał to w kontekście odrzucania grzechu i takiego sprawiedliwego postępowania w codziennym życiu. Między innymi pisał o odrzuceniu kłamstwa, odrzuceniu grzesznego gniewu, odrzuceniu kradzieży i zamiast tego mówienia prawdy i pracy własnymi rękami, żeby także innym pomagać, tym, którzy są w potrzebie. Więc nie trzeba objawień, nie trzeba takich ponadnaturalnych doświadczeń, nie trzeba religii wschodu. Każdy z nas codziennie jest narażony na takie ogniste pociski złego. Ale jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to masz Ducha Świętego. Nie musisz się tych pocisków obawiać. Żaden nieczysty duch nie może tobą zawładnąć. Żadne moce nie wyrwą dziecka Bożego z rąk kochającego Boga Ojca. Bo większy jest ten, który jest z nas, niż ten, który jest na świecie. I tarczą wiary w te prawdy możemy odeprzeć takie ataki. Ta historia uwolnienia opętanego to jest taka kolejna historia, która pokazuje autorytet Jezusa. Tak jak wcześniej uciszył burzę, gdzie widzieliśmy władzę nad siłami natury, tak teraz uratował od demonów dwóch mężczyzn. Łukasz skupił się na jednym, ale było ich dwóch. I właśnie dla tych dwóch ludzi Pan Jezus zabrał swoich uczniów, przepłynął jezioro i uratował ich od demonów. Dał im nowe życie. Ale mimo takiego oczywistego cudu mieszkańcy nie chcieli, żeby Jezus tam został. Ogarnął ich wielki strach, tak jak wcześniej strach ogarnął uczniów, którzy nie wiedzieli, kim jest Jezus. W tej historii widzimy, że były takie postaci, takie istoty, które wiedziały, kim jest Jezus. To były demony. I widzimy, że demony nie są jakimś równorzędnym przeciwnikiem dla Pana Jezusa. Nawet jeżeli miały przewagę liczebną, jeżeli tak to możemy przedstawić, to musiały się podporządkować Jezusowi. One mają świadomość, że ich los jest przesądzony. I Jezus wykorzystał ich własną prośbę, żeby się ich pozbyć. Uwolnił opętanego, który dzięki temu wrócił do zdrowych zmysłów. Niestety ci, którzy to widzieli, którzy o tym słyszeli, nie docenili tego. Obawiali się tej mocy, którą dysponował Jezus. Wydaje się nawet, że woleliby żyć z demonami, niż doświadczyć prawdziwej wolności. Bo prawdziwa wolność oznacza rezygnację z tego, co nieczyste w naszym życiu. I do takiej rezygnacji Jezus wzywa każdego, kto chce za Nim iść, kto chce być Jego uczniem. I On sam jest tym, który nas uzdalnia, tak jak sam przemienił życie tego człowieka. I wtedy będziemy mieli o czym mówić, o tych wielkich rzeczach, które uczynił nam Bóg. Amen.